Witajcie, witajcie kochani. 30.04.2019. Dla niektórych długi weekend, dla niektórych dzień związany z pracą. Proszę Państwa, z tym, że nawet jeżeli byłby to dzień związany z pracą i można powiedzieć, no może nam trudno po tym długim weekendzie, dla niektórych długim weekendzie, który się rozpoczął 26 kwietnia, wejść w ten rytm pracy, tym bardziej, że wielu osób obok nas nie będzie, bo będą na urlopach, to ja bym powiedziała, proszę Państwa, podejdźmy do dzisiejszego dnia radośnie i ja bym powiedziała bardzo zadaniowo, dlatego że po pierwsze z całości jest jedynka, czyli do czego jest dobra jedynka, czy jedynka jest dobra do spraw zawodowych, do pracy, do inicjowania różnych rzeczy. Tak, proszę Państwa, czy będziecie pracowali z kimś, czy sami, aczkolwiek przy tej wibracji raczej praca samodzielna będzie Wam sprzyjała, to naprawdę, proszę Państwa, dużo możecie zrobić. Jeszcze raz podkreśleniem, że sami, nawet jeżeli macie rzeczywiście ten dzień wolny albo jesteście dla siebie sami pracodawcami i wiecie, macie z tyłu głowy taką informację, że jeszcze to powinnam zrobić czy tamto, to ja bym powiedziała, róbcie to od 6 rano do godziny 12 w samotności albo później od 18 do 24 równie dobrze by było w samotności, bo naprawdę dużo możecie zrobić, naprawdę, pomimo że na początku może Wam być trudno zabrać się do trudnych rzeczy. Generalnie gdzieś tam ze względu na to, że jesteśmy pod wpływem dnia 30, czyli trójki, może nas ściągnąć do innych ludzi, mogą inni ludzie chcący albo niechcący nam przeszkadzać chociażby telefonami, to oczywiście pogadajmy z nimi chwilę, ale nie pozwólmy, żeby cele na dzień dzisiejszy nam zepsuli swoimi sprawami czy chociażby swoimi interesami. Więc tak podchodźcie do tego dnia. Im bardziej w czas, tym bardziej radośnie, tym bardziej fajnie. Przesłanie na dzisiejszy dzień, posłuszeństwo. I teraz tak, ja bym powiedziała, być może komuś musicie być posłuszni, ale ja myślę, że posłuszeństwo w swoich celach, posłuszeństwo w swoich zamiarach, żeby się właśnie ich trzymać, żeby nikt nam nie zepsuł naszych planów na dzień dzisiejszy. I proszę Państwa, jeszcze, a może być kwestia posłuszeństwa w relacjach z szefem, że będziemy musieli się wykazać tym posłuszeństwem albo podporządkować się jego decyzjom. I kochani, afirmacja na dzisiaj. Biorę odpowiedzialność za wszystko, czego doświadczam. Czyli bardzo logiczne, bardzo prawdziwe. Może nie każdy o tym wie, bo wiele osób obwinia inne osoby, matkę, ojca, siostrę, sąsiada za ścianą, panią w piekarni czy kogokolwiek innego za wszystkie swoje nieszczęścia. Być może po części przysłużyli się oni do tego, ale powinniśmy się zapytać, dlaczego akurat takiego człowieka przyciągnęliśmy do swojego życia. Może coś w sobie powinniśmy z lekka zmienić. Więc proszę Państwa, bierzcie odpowiedzialność za wszystko, czego doświadczacie, a doświadczajcie samych dobrych rzeczy. Niech to, co dobre, będzie Waszym udziałem. Do zobaczenia w maju.